Noc z 1 na 2 listopada 1905 roku była w Kielcach wilgotna i zimna. Nad ranem pojawiały się nawet przygruntowe przymrozki. Jednak ta noc miała kolosalne znaczenie dla naszej historii. Franciszek Suski, skromny urzędnik kolejowy na stacji w Kielcach, wszedł do sypialni swoich starszych dzieci i obudził je, wołając każdego po imieniu. Przepełniały go radość i duma. Dziś urodził się wasz młodszy brat. Nadaliśmy mu imię Marian, powiedział uroczyście. Kim był człowiek, którego od lat naśladują wrocławscy szermierze? Kim był człowiek, którego Politechnika Wrocławska uhonorowała tytułem profesora, a jego imieniem nazwała jeden z budynków? Kim był człowiek, którego na swojego patrona wybrali uczniowie Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 we Wrocławiu? Kielce. W początkach XX wieku prowincjonalne miasteczko w zaborze rosyjskim. Mały Marianek Suski spędza tu spokojne lata swojego dzieciństwa. Jednakże już wkrótce w jego życie wkroczy historia przez duże H. Wybuch I wojny światowej, a następnie niepowodzenia państw rozbiorowych rozbudzą nadzieje Polski na odzyskanie niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku młody Marian spędza jeszcze w swoim rodzinnym mieście, lecz wkrótce opuszcza bliskich, by kontynuować naukę w Korpusie Kadetów w Modlinie. Do widzenia, mamo. Idę służyć ojczyźnie. Na oko i tężyzną fizyczną. Daj Boże, wkrótce świat o mnie usłyszy. Twierdza Modlin nad Wisłą. Początek lat 20. XX wieku. Zimno, ubogo, żelazna dyscyplina. Korpus kadetów to twarda szkoła charakterów. Marian spędził tu 4 lata. Silna wola i wytrwały trening już wkrótce przynoszą efekty. Młody szermierz, porucznik Marian Suski, zaczyna odnosić sukcesy na zawodach w Polsce i za granicą. W roku 1932 zostaje powołany do kadry narodowej i razem z drużyną szablistów Tadeuszem Friedrichem, Adamem Pape, Władysławem Dobrowolskim, Władysławem Segdą i Leszkiem Lubicznyczem
reprezentują Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Do historii przeszła walka o brąz z drużyną amerykańską, a przede wszystkim ostatnie starcie Suski Murray. Drodzy kibice, jest 11 sierpnia 1932 roku. W Polsce ciepły wieczór, a w Kalifornii wczesne popołudnie. Słońce pięknie świeci, a nasza kadra narodowa szablistów broni brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich. Korzystam z chwili przerwy, żeby przybliżyć Państwu wynik spotkania, bowiem za chwilę na planszy odbędzie się ostatnia, najważniejsza walka naszej drużyny. Za nami zacięte pojedynki z Meksykiem, Danią, Węgrami, wygrane, ale w walce o brąz napotkaliśmy na silnych przeciwników. Drużynę Stanów Zjednoczonych, która ma mocne wsparcie ze strony swojej publiczności. Mecz do tej pory był bardzo zacięty, a zawodnicy dosłownie wyrywali sobie każde trafienie. Szli łeb w łeb, 5-4, 5-5. Niestety ostatnie pojedynki zwiększyły szanse na medal Amerykanom, którzy mają teraz przewagę. Nie jest to komfortowa sytuacja dla Suskiego, który podpina się właśnie do ostatniej walki. Musimy liczyć na stalowe nerwy i umiejętności naszego najlepszego drużynowego zawodnika. Nasza wygrana jest możliwa jedynie przy wyniku 5-3 dla Suskiego. Wrzesień 1939. Warszawa płonie. W ostatnich dniach tego gorącego miesiąca kapitan Marian Suski, dowódca łączności w stolicy, wraz ze swoimi żołnierzami przeprowadza spektakularną akcję. Niszczy radiostację Polskiego Radia, a jej szczątki zrzuca z mostu w nurt Wisły, by nie dostała się w ręce Niemców. Zostaje za to odznaczony Krzyżem Walecznych, lecz wkrótce potem z innymi oficerami zostaje aresztowany i wywieziony do obozu jenieckiego w Murnau w Bawarii. W warunkach całkowitego odcięcia od informacji dokonuje kolejnego niebywałego wyczynu godnego MacGyvera i agenta 007 razem wziętych. W całkowitej konspiracji z kilku kabelków i śrubek montuje odbiornik radiowy, dzięki któremu jeńcy mogą odbierać informacje z frontu. Teraz, kiedy wiemy, że Hitler się cofa, czekamy tu tylko na wyzwolenie przez aliantów, koniec wojny i upragnione spotkanie z rodziną. Wkrótce po wojnie rodzina Suskich trafia do Wrocławia i tu rozpoczyna nowe życie. Inżynier, a potem profesor Marian Suski przez wiele lat pracuje na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. Jest mentorem i wychowawcą wielu roczników studentów. Angażuje się w życie uczelni i działalność społeczną. Profesor Marian Suski umiera w pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1993 roku. Czy jednak tutaj kończy się ta historia? Jesteśmy w Szermiercie Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 we Wrocławiu, która z dumą nosi imię profesora Mariana Suskiego. Dlaczego jej uczniowie, rodzice oraz nauczyciele właśnie jego wybrali na swojego patrona?